7, 6, 6. 6, 7, 6. Dziękuję. Dobry kombinator. Siema, siema. Odebrałem zamówienie, ale cię nie przywitałem. No bo w sumie spod domu. Aldi wpadło. Dowozimy na przewóz. Wróciłem po 2 dniach przerwy. Powrót po urlopie do pracy okazał się trudniejszy niż myślałem. Poszedłem spać o 1:00, o 5:00 trzeba było wstać. Wróciłem do domu, poszedłem spać, nieprzytomny. Na drugi dzień myślę, będzie już lepiej. Wymęczony po całym dniu. Pójdę spać wcześniej. Stanę o 5:00, będę wypoczęty. No to nic bardziej mylnego. No i teraz mamy 3 dzień. Już w miarę się przyzwyczaiłem, no to myślę, idę na jedną baterię wyskoczyć, pojeździć. Boję się, że to pęknięcie się pogłębia. Jak wsiadłem teraz na ten rower, no to strasznie mi to strzela. Uber zadzwonił z Kormorana, świetnie. Akurat bardzo blisko dostawy. Także zrzucimy. W sumie tu z Kormorana mógłbym to od razu wziąć. No ale jak trzeba będzie czekać, to też nie chciałbym, żeby tam nam klient czekał na jedzenie, jak już odebrałem. Plany się pozmieniały, bo ja myślałem, że w poniedziałek sobie skoczę na spawanko tej ramy. Ale niestety nie dam rady. No i nie wiem, kiedy będzie najbliższa okazja, żeby... Sprawy się delikatnie pokomplikowały, bo okazuje się, że ja nie mam poniedziałku wolnego. A to był jedyny termin, kiedy mogłem to spawanie podjąć. No ten spawacz pracuje od poniedziałku do piątku, od 7 do 14. No teraz nie wiem, jak to ugryźć. Na tym rowerze to strach trochę jeździć, bo to strzela coraz bardziej, tak jak mówiłem. Dzień dobry, szybko. Nie no, jedna winda na blok, gdzie mieszka 100 osób. To jest stanowczo za mało. Czy to powinno z 5 jeździć? No. Jaki fajny. Dobra. No nie wiem, czy taki dobry. Lepszy by było, mi windy nie ukradł. Dobra, teraz kormoranek. Ładne koreczki. Co tu się dzieje? Proszę Państwa. Bardzo proszę. Przewóz 32. Króciak. No. Słyszycie to? No właśnie. To pęknięcie. Nie tu. Tam miałem jechać. Mamy informację, która klatka? Mamy, klatka druga.
Ja tego nie ogarnę, posprzątaj po mnie. Dobre. Słuchaj, pani co? Pani da tutaj informację, że mam zostawić pod drzwiami. Muszę zdjęcie zrobić. No i gra, dobra. Proszę bardzo, smacznego. Do widzenia. Wiem, że nie muszę. Ale pośmieszkować można. No, ten przynajmniej coś popedałuje. Widać, że Polak. Ten chyba też. No tą drogę to mogliby im tu w końcu zrobić. Na tym skrzyżowaniu nie ma świateł, żeby to nie trąbnął. Chyba mu światło ucieknie. Widać w słuchawkach nieświadomy. Co tu się dzieje? To ci pracujący od 8 do 16. Nie wiem dokąd oni jadą, ale chyba wolałbym zainwestować w hulajnogę. To światło włącza się raz na pół godziny. Tak. Jako ciekawostkę powiem. Emalia za bocie. Jak 2 minuty wcześniej i bym się nie musiał wracać. Ale też jakieś chyba krótkie, bo za 13-14 zł. Pewno znowu na płaszu. Ptyś i kurczak Supreme. Dzień dobry, 773. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Stawa na Solną. I Uber dzwoni. To wezmę go od razu. Muchachos. To wezmę tu muchachos od razu. Jest gotowe. Widz. Dzień dobry. WC. Super, dziękuję. Jedziemy na Solną, a potem na Starowiśno. O, koszulka Bike Show. Chciałem kiedyś kupić, ale nie mają mojego rozmiaru. Młody co, wyglebił. Na tej dzielnicy, na Solnej ulicy. To miasto mnie wychowało. Tutaj w pierdolę raz się dostało. Wejście B. O Panie, na czwartym. Ja nie mam czasu. To sobie zadumam, to będzie. Nie będę wracał. Dzień dobry. Proszę bardzo, do widzenia. To jednak sobie pójdę schodami. Ja. A chcę pójść zamówienia na schodach. Się zabijesz kiedyś. Dobry. Do widzenia. Kurwa, pinie.
Nie chcę się tam wracać. No nic, napisałem do pani, może mi odpisze ten PIN. Ale dają w p***dę. Pani pewnie już zajęta swoim jedzeniem. Raczej mi nie odpisze. Dobra. 5,2. 5,2 volt. 5,2, tak? Tak jest. Potwierdzone, dziękuję. Aha, patrzcie się, je ludzi. Nie przejedziemy na tych światłach. Halo, dzień dobry, ja zostałem, jestem na recepcji. Dobra. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, do widzenia. No, wróciłem z fabrycznej pod dom i na razie cisza z zamówieniami. Ale jest lipa z zamówieniami. Ciekawe co tam na Discordzie piszą. No na Discordzie też piszą, że zamówień nie ma. I w sumie spokojnie, jestem sam. Masakra, co tu się dzieje? Kurde, jakieś nolio może coś, ja nie wiem. Już takiej stypy to dawno nie było. Jezu, Uber. Zajka restaurant. Volt też nagle się uruchomił jak... Idzę, Uber dał, to Volt też. Dzień dobry, thank you. Drugi odbiór, Tasty Best. Jakbyś ma podświetlany znaczek Audi. Coś mi kropło. Będzie padać. Aha. Będą TikToki.
Krasickiego. Nice, jak na zawołanie. We w prawo czy w lewo? Kurde. Wojcik dzwonił z Monarką. W sumie mogłem wziąć, bo po drodze, ale znowu tam będę czekał. Wolę odpuścić, poczekać na coś innego. Zresztą i tak już prawie baterie kończę to. W czasie będzie pomału kierować w stronę domu. Dzień dobry. Bardzo. Do widzenia. Volt. Pasi bus Bonarka. Z dostawą gdzie? Na Płaszów. Idealnie. Idealnie. Robimy to. I kończymy na dziś. On mi tam wyliczył 8 km. Jak ja to zrobię w 3? Nie no, w 3 nie, ale... Ale w 5. No i od razu się morda cieszy, jak człowiek takie coś widzi. To będzie ile? 25 plus 40, 65 tu 25. No, 9 dych będzie. Nie ma tragedii. Super, dziękuję. UFC, kurwa. Miałem mu coś powiedzieć, ale jak kurde faktycznie coś trenuje i mi wywinie z jakiegoś karate.